Ja tu jestem pierwszy raz. Witam Państwa serdecznie w imieniu tutaj, nie wiem czy wszyscy są. Zaraz, kończmy. Raz, dwa, trzy. Ja robię za statystę. 7, 8, 9, 10. I tu są najwięksi artyści. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w Domu Koncepcji na bardzo, bardzo interesującej wystawie Koniec Czasu. Koniec Czasu też jest taki, że ja musiałem zabrać głos, już nie możemy czekać, żeby tutaj nie zaczynać w nieskończoność. Dziękuję za przybycie, dziękuję wszystkim tutaj artystom za to, że chcą swoje fotografie niezwykle dojrzałe, mimo że tutaj studiują oczywiście, ale są już bardzo, bardzo dojrzałymi artystami. Oczywiście profesor jest najbardziej doświadczony w tym gronie. Nie mówię o małych profesorach, natomiast bardzo się cieszę, że udało się zorganizować tą wystawę. Dołożyliśmy wszelkich starań, żebyście byli Państwo zadowoleni. Prace spełniają wszelkie wymogi kolekcjonerskie. Też o to zabiegaliśmy, żeby jeżeli bylibyście na przykład Państwo zainteresowani zakupem ewentualnym, to też one na pewno będą dla Państwa niezwykłym elementem sztuki w domu. Natomiast tutaj w Domu Koncepcji, jak widzicie Państwo, są różne fotografie, o tutaj technice to więcej powie Tomek Myjak. Natomiast ja nie mam swojej ulubionej. Nie wiem, czy Państwo macie swoją ulubioną fotografię. Teraz jest czas fotografii też. W XXI wieku fotografia jest bardzo, bardzo przyjazna dla odbiorców. Jest czymś naturalnym, jest czymś, z czym obcujemy na co dzień. Więc dzięki temu jeszcze łatwiej nam jest wczuć się w nią. Nie wiem, czy tutaj umówiliśmy się z Tomkiem, że Tomek w imieniu całej grupy artystów powie. Nie wiem, czy ktoś zmienił zdanie. Jak tak, to bardzo proszę. Jak nie, to ja oddam na chwilę głos Tomkowi. Natomiast chętnie wrócę do rozmów z Państwem, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania. Proszę Państwa, ja jestem dumny przede wszystkim z Was, z Państwa, z którymi współpracujemy. Jesteśmy złożeni z dwóch grup tak naprawdę. Jedna grupa to taka grupa, z którą współpracujemy już od kilku lat. Pokazujemy się w różnych miejscach na całym świecie. Członem tej grupy jest Kaja i Robert. Chyba, że o kimś jeszcze zapomniałem. Ola również, tak. Byliśmy ostatnio oraz Klawia. Dołączyli do nas Paweł Broniszewski.
Michał Szaranowicz, Agnieszka Mastalerz i Ania Bakalarska. I się teraz będziemy docierać trochę. W każdym razie początek jest, wydaje mi się, obiecujący. Ta wystawa pokazuje, że byliśmy w stanie się dogadać, zgrać. Rzeczywiście organizacja była super, też dzięki Facebookowi. Proszę Państwa, pokazujemy na tej wystawie, zresztą na każdej wystawie, bo takie jest założenie tej pracowni, którą prowadzę, jak jesteśmy różni, jak każdy z nas potrafi różnie widzieć, różnie podchodzić do kwestii czysto plastycznych. Bo ta fotografia, proszę Państwa, jest fotografią plastyczną. To nie jest taka fotografia, o której możecie przeczytać w podręcznikach fotografii. To jest taka fotografia, która ma jakieś odniesienie do sztuk manualnych. Zresztą te rzeczy, które pokazuje Robert i Paweł, czyli te wspaniałe gumy i cyanotypie, są to czysto manualne techniki, jeżeli chodzi o samą odbitkę. Te odbitki powstały w pracowni profesora Wideryńskiego, szlachetnych technik fotografii, i są rzeczywiście wyjątkowe. Proszę Państwa. Ale która fotografia? Bo tutaj jest dużo fotografii. Teraz chciałbym poza Wami, chłopcy, przedstawić po kolei wszystkich. Paweł Brończewski, Michał Szaranowicz, Agnieszka Mastalerz, Flavia Piątkiewicz, Wiesław Wronki, to jest Kaja Kam, Robert Bogumił, Ania Bakalarska i Ola Pachnik. Dziękujemy Państwu bardzo za przyjęcie. Dziękujemy. Thank you.